Siemanko, mam tutaj Volkswagen Polo i żaróweczkę. Nie wiem, czy tylko ja, może dużo z Was miało problemy z jej wymianą. A generalnie chodzi o włożenie jej do lampy i tam są takie sprężynki, które trzymają tą całą żarówkę. I nie wiem, czy tylko ja mam taki problem, ale w drugim samochodzie, w drugim Polo też miałem w dwóch lampach taki problem, że żarówki się nie trzymały. No i co? I dziś się spaliła w tym. Kupiłem żarówkę, tą wyjąłem, która też się ledwie trzymała, ale się trzymała. Kupiłem nową. No i co? I było tak jak w poprzednim aucie, nie trzymało się. Już miałem lampę wyciągać, już nie wiem, co miałem zrobić, no. Wkręta jakiegoś patenta zrobić, bo zwariować można z tą żarówką. Teraz wam pokażę, co zrobiłem i zadziałało. Ta lampa od razu, już mówię, ona już jest poskładana. Ta żarówka już tam jest włożona na moim patencie. Ja wam pokażę na starej żarówce, co zrobiłem, bo się udało. Co zrobiłem? Wziąłem to takie szczypce. I tutaj, bo miałem wrażenie, jakby ta obudowa była trochę za mała. Żarówka się po prostu nie trzyma tak do końca. I miałem wrażenie, że jest za mała, więc pomyślę tak. Naciąłem ją tutaj. Nie wiem, czy mi się uda tak samo, ale trzeba to zrobić precyzyjnie. Wziąłem tutaj. Wziąłem oto takie kombinereczki i tak jakby tego zęba trochę go odciągnąłem od tej żarówki, czyli go wydłużyłem na potencie, ale powiem wam, że działa. O, cyk. I on już jest dłuższy, bo jest nacięty. Jest dłuższy w tą stronę o co najmniej pół milimetra i to wystarczyło, żeby ta żarówka się klik i tyle. Zmieniam tę żaróweczkę i po problemie. Pozdrawiam.